Od poniedziałku rozpoczynamy działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Uniwersytecie Zielonogórskim. Organizuje je Biuro Karier już po raz szósty. Są to działania, które zainicjowało Stowarzyszenie Doradców Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Chodzi o to, żeby zaakcentować działania doradców zawodowych właśnie w tym okresie. My bierzemy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery już od samego początku, także po raz szósty już go organizujemy. Zapraszamy studentów na warsztaty, wykłady, spotkania z pracodawcami, którzy zaprezentują studentom oferty pracy, praktyk, staży. Ponadto chcę przypomnieć, że rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie orientować się, co się aktualnie dzieje. I między innymi dlatego, żeby naszych studentów po raz kolejny pozwolić im zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy, prosimy ich na Ogólnopolski Tydzień Kariery.